Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. Oczywiście zapraszam do stawienia beczki w górę, do zostawienia subika, jeżeli nie subskrybujesz kanału, i odbieramy sobie nagrodę. No i dobra, może zaatakujemy sobie lewą stronę tym razem. 8 diamentów, a ile tu było, ja bym chciał wiedzieć. No to elegancko, 75 już mamy, także zbiera się to. Sponsor jest oczywiście. Sprzętu na razie jeszcze sobie chyba nie kupujemy, mam za mało handli, czekam na 6. Chyba że, jakieś buty może możemy sobie, no 10 wymagania, kurde. Jakby coś miało dość małe wymagania, to byśmy mogli sobie kupić, ale na razie chyba lipa. Gogle. Gogle też mamy. No dobra, na razie sobie nic nie kupimy w każdym razie. Lecimy z karierą dalej. Wyniki. Puchar Świata, które miejsce 24. Kontynentalny 4. Mamy szansę awansować nawet na pierwsze, kto wie. Turniej 4 skoczni, bardzo kiepsko. No i lecimy z zawodami. Oslo, K120. Jest ten Nor-Air. Nor-Air, tak się to chyba mówi. Nie wiem, co to za zawody. Pierwszy raz tu będę skakał, ale chciałbym, żeby tutaj te moje skoki były bardzo dobre i żebym zajął jakieś fajne miejsce w tym turnieju. Ale skocznia ładna. Ja cię smoleńsk. Ludzi wiele na tej skoczni się zebrało. No aż zobaczę sobie kawałek tej wizualizacji, bo naprawdę to ciekawie wygląda. Cieszą się kibice, patrzą w obiektyw. Jeszcze jedno spojrzenie na skocznię. No i dobra, lecimy sobie. Punkt konstrukcyjny 120 metrów, minus 2, wiatr pod narty. Potrzebuję 0 metrów, jak tutaj widzicie. Oj, niezbyt dobrze zacząłem, słabe odepchnięcie od belki. Ale jest niezłe wyjście z progu. Nawet ustabilizowana ta sylwetka w locie i ładny skok, 120,5 metra. To jest mój rekord osobisty oczywiście. Bardzo ładnie my zaczęli te zawody, pomimo odepchnięcia z belki nieudanego. Minus 9,5 za wiatr, dosyć sporo. Kwalifikacje oczywiście będziemy mieli, ale dopiero na 20 miejscu. Jest tutaj wysoki poziom na pewno, ale każdy zawodnik chce jak najlepiej się zaprezentować w tym turnieju Nor-Air. No i skoky w pierwszej serii. Troszkę za wcześnie się wybiłem. Oj, no i to jest słaby skok niestety Oslo. No chyba to nie wystarczy na kwalifikacje, ale zobaczymy, może mieliśmy bardzo złe warunki. Plus 7,6 za wiatr. Zobaczymy, czy to mi w ogóle zrekompensuje na tyle, żebym się dostał. 25 miejsce. Udało się, widzowie, dostać do serii finałowej. Także nie lada presja, ale mamy tym razem wiatr pod narty. Więc jeszcze presja wzrasta. I jeszcze dodatkowo wzrasta, bo dobre odbicie z belki. Także presja normalnie na maksa. Jest za i trochę spóźnione wyjście z progu, ale całkiem niezłe. Problemy w locie straszne. No i mamy upadek, mamy niestety upadek. Ale pechowo. 119,5 metra, to byłby dobry skok, ale sędziowie, jak oni mnie mogli puścić w tak złych warunkach? 13,4 odjęte za wiatr. I mamy ostatnie miejsce, ale przynajmniej zakwalifikowaliśmy się do serii finałowej. Zawsze tam jakieś punkty wpadną. A w tym turnieju jest przecież więcej zawodów, więc mamy jak najbardziej szansę. Minus 1 zaufanie trenera niestety. I lekka ścinka, czasem się tak dzieje, ale to chyba dlatego, że tu się zmienia zawodnik, w sensie koszulka na zawodniku. No i kolejne zawody, teraz mamy cały ten turniej. A może sobie w tym odcinku cały zrobimy? O kurde, Vikersund K200. Dobra widzowie, mam pomysł, zrobimy sobie w tym odcinku tutaj te trzy skocznie, a w kolejnym sobie zrobimy loty. Myślę, że to będzie spoko układ. Oslo K120. Wiecie, chciałem zrobić trochę w sumie dłuższy ten odcinek, jako że jest 10, ale nie wiedziałem, że potem są loty.
A loty chciałbym zrobić w osobnym odcinku, bo to będą moje pierwsze loty. I może być ciekawie. Warunki trudniejsze. Śnieg minus 7, bardzo zimno, lekki wiatr pod narty. No i skok kwalifikacyjny. Myślę, że kwalifikacje powinienem przejść spokojnie. Liczy się skok w pierwszej i drugiej serii. Jest dobre wyjście z progu. Byleby nie było upadku. Ale skok jest bardzo piękny. 123,5 metra. Gdyby tak dobrze mi także szło w zawodach, naprawdę byśmy mogli się cieszyć dzisiaj niezłym wynikiem. Ale zobaczymy. Minus 5,8 za wiatr, więc nie był taki bardzo silny ten wiatr pod narty. I kwalifikacje kończymy na 15 miejscu. No i skok w pierwszej serii. Wiatr nam się zmienił na wiatr w plecy. 95% odbicie z belki. Ważny skok. Szkoda, że te warunki słabe. Jest dobre wyjście z progu. Stabilizacja tej sylwetki w locie. I jest skok za zieloną linię w tych trudnych warunkach. To był dobry skok. Będziemy mieć sporo punktów dodanych za wiatr, tak mi się wydaje. 10 aż punktów dodanych za wiatr. To będzie bardzo dobre miejsce w takim razie. Poradziliśmy sobie na tej skoczni. 15. Ej, serio? Myślałem, że będzie lepsze. Myślałem, że będzie w 10, tak szczerze mówiąc. No ale 15 to też jest dobre. Pamiętajcie, że ostatnio było 30. No i skok finałowy. 91% depnięcie z belki. Także jest duża presja. Możemy zająć nawet dobre miejsce. Troszkę za wcześnie się znowu odbiłem. Stabilizacja lotu. No i jest przynajmniej ten skok w okolice punktu konstrukcyjnego. Ile to było? 120 metrów. Bardzo ładny skok, stylowo też ładnie, chociaż sędziowie mnie tutaj nie docenili. Minus 8,7 za wiatr, no. Troszkę warunki nam pomagały. I kończymy zawody na 18 miejscu dzisiaj. No to jest całkiem niezłe miejsce, ostatnio było 30, więc jest ten progres. No i bez przedłużania lecimy sobie z kolejnymi zawodami. Na razie nie mamy co tam kupować za bardzo. Zobaczmy sobie wyniki jeszcze w generalce Nor Air. 22 miejsce jest lepiej niż w Pucharze Świata, proszę Państwa. Bo w Pucharze Świata 24 miejsce. No i znowu, a nie, nie znowu, jeszcze nie było. Lillehammer 123. 2000 pieniążków za pierwsze miejsce. To jest naprawdę dużo. Zobaczmy sobie kawałek wizualizacji. No bardzo ładnie także. W ogóle ta gra uzależnia, tak wam trochę powiem. Jeżeli graliście, to wiecie, o co chodzi. Kurczę, jak się zacznie grać, to już się nie może trochę przestać. No i dobrze, skok kwalifikacyjny. Jest bardzo ładne wyjście z progu. W okolicach zielonej linii. To nie był zbyt dobry skok, ale ładny stylowo, bezproblemowy. Powinna być ta kwalifikacja. 118 metrów plus 4,4 punkta za wiatr. Na którym miejscu skończymy kwalifikację? Na 18, nie jest tak źle. I przechodzimy do pierwszej serii. Jest mocny wiatr pod narty. 94% odbicie z belki startowej. I czy będzie dobre wyjście z progu? Niezłe, niezłe. Troszkę za wcześnie, ale jest ta wysokość. Wiatr nami trochę szarga w powietrzu. No i świetny skok. Rekord skoczni mój. 132 metry. Lądowanie telemarkiem. Drugie miejsce. Minus 16,3 za wiatr. Mieliśmy naprawdę huragan pod narty. Które nam to da miejsce? 15. Znowu 15. Nie jest źle. Każde miejsce powyżej 15, poniżej 15 będzie dla nas dobre. 91% odbicie z belki. No i finałowy skok. Jest dobre wyjście z progu, lekkie problemy. Ale ustabilizowana sylwetka w locie. No mógł to być dłuższy skok.
ale jest poprawnie, bez upadku, lądowanie telemarkiem 127 metrów, minus 7,9 za wiatr, więc dosyć sporo. 18 miejsce, nie było lepiej niż 15 miejsce, ale całkiem spoko, będziemy szli w górę w klasyfikacji generalnej Norair. No i nie wiem, ile ten odcinek dzisiaj będzie trwał w sumie. Zobaczymy, ale w każdym razie nie to, nie Puchar Świata, to 20 miejsce dalej w Norair. W każdym razie ostatnie zawody w tym odcinku, Trondheim 124.ka. No i lecimy. I w kolejnym odcinku Vikersund K200. Pierwszy raz na mamucie będę skakał w tej grze. A tymczasem ostatnie zawody w tym odcinku. Dobra, bez przedłużania. Chmurki, minus 7. Wiatr mamy pod narty. I skok kwalifikacyjny potrzebujemy. 133 metry, dosyć sporo. 98% odepchnięcia od belki, bardzo ładnie. I wyjście z progu, zobaczmy. Jest ładnie, jest ładnie, jest naprawdę ładne wyjście z progu, jest... niemałe problemy w locie, ej! No i przez te problemy w locie znów nie udało się wylądować, znów nie udało się niestety wylądować. Oby była ta kwalifikacja, oby była dzisiaj ta kwalifikacja, minus 15,4 za wiatr, naprawdę ten wiatr mną szargał w powietrzu bardzo mocno. 40 miejsce. Mamy kwalifikacje, widzowie. Mamy kwalifikacje. Także nie jest źle. Tym razem wiatr pod narty. I ten skok jest ważny. Ten skok jest ważny. W sumie kwalifikacje, jak mamy, to spoko. Oby mną tak nie szargało w powietrzu. Oj, znowu problemy po wyjściu. O kurcze, widzowie, co to się stanęło? Co to się stanęło? Wylądowałem już w powietrzu. Znowu jakiś błąd na tej skoczni. Niestety. Ajajajajaj, 69 metrów. Także zakończenie, ale plus 12,3 za wiatr. Srogi wiatr w plecy. I na którym miejscu to kończymy? Na 50. No niestety, widzowie, ostatnie te zawody w dzisiejszym odcinku dosyć słabe. Ale, w kolejnym odcinku, jeszcze raz przypominam, loty narciarskie, po raz pierwszy raz, tak Bart. O nie, tylko nie gadaj, że będę musiał ominąć zawody. Poczekajcie, ja sobie to muszę zobaczyć. Oby nie. Kurde! Muszę pominąć zawody jedne w Vikersund. Nie, no masakra. Naprawdę dzisiaj zakończenie odcinka tragiczne. Ale pomimo tego zapraszam Was do subskrypcji, do zostawienia łapeczek w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku, tylko jedna skocznia Vikersund. Do widzenia.